Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Drodzy czciciele Jezusa Miłosiernego, skarb ukryty w roli budzi wspomnienia z dzieciństwa. Przypomina pełne uroku opowieści o tajemniczym skarbie gdzieś zakopanym w ziemi. Nie ma okolicy, gdzie by nie krążyły takie opowieści i nie wskazywano na miejsce, gdzie jest ukryty ten skarb drogocenny i poszukiwany przez wielu. Ze wszystkich stron ciągną ludzie w poszukiwaniu tego skarbu i szczęścia, jakie on przyniesie. Podejmują ludzie dalekie podróże, narażają się na niebezpieczeństwa, by tylko zdobyć wymarzony skarb. Złote jakieś runo, diament czy pieniądze. I szukając, mają wielką nadzieję, że ten odnaleziony skarb zmieni zupełnie ich życie. I z takimi wypiekami na twarzy nieraz słyszeliśmy takich różnych opowieści. Jezus Chrystus uczy nas dzisiaj, że taki skarb ukryty rzeczywiście istnieje. Skarbem tym jest Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie. Królestwo Boże oznacza panowanie Boga nad światem, a szczególnie nad człowiekiem. Swój szczyt to panowanie Bożego osiągnęło to w Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym tym Emanuelem, Bogiem z nami. Już wcześniej nawet sam Orygenes nazywał Chrystusa autobasistela, to znaczy, że On jest Królestwem Boga. Mówiąc więc w kontekście Królestwa Bożego, to sam Bóg objawiający się w Chrystusie, to właśnie Królestwo Boże podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Pewien człowiek odnalazł ten skarb przypadkiem, rozpoznał wartość skarbu, zakopał głęboko do ziemi. Uczynił jeszcze coś więcej, sprzedał wszystko, co miał i kupił tą ziemię, w której był ukryty skarb. Cena była bardzo wielka, wysoka. Gest jego zapewne wzbudzał politowanie. Uradowany poszedł znalezienie tego skarbu. Dało mu wielką radość, z wielką, zupełnie nową, takie nowe spojrzenie dało mu na świat, nową wartość. I kto odnalazł ten skarb, ten już nie potrafi zimno obliczać. W porównaniu z tym skarbem wszystko inne blednie, traci wartość. I w takiej sytuacji oddanie wszystkiego, sprzedanie jest czymś zrozumiałym i takim skarbem jest Królestwo Boże, sam Bóg objawiający się w Chrystusie i Jego dobra nowina o zbawieniu. Kto naprawdę odnalazł Boga? Odnalazł Boga w Jezusie Chrystusie, ten z radością odda wszystko inne. Kto bowiem ma Boga, ma wszystko. Bóg ludzkiemu sercu wystarcza. Byle tylko był to Bóg żywy, a nie sucha formułka czy falsyfikat. I musi być on Bogiem bliskim, bardzo żywym. Bardzo żywym. Najdrożsi, Królestwo Niebieskie podobne jest do perły. Perła oznacza nie tylko bogactwo, lecz również piękno. Królestwo Niebieskie posiada nie tylko nieskończoną wartość, ale również najwyższe piękno, piękno fascynujące swym blaskiem, jak sznur prawdziwych pereł. Tam była radość z odnalezienia skarbu,
a tu jest szukanie kosztownej perły. I doświadczony kupiec wie, dobrze wie, że odnaleziona perła zastąpi wszystko, wynagrodzi wszystkie trudy. Niespokojne jest to serce człowieka, dopóki nie znajdzie tej perły, a kiedy znajdzie, gotów jest oddać wszystko, by ją posiąść. Nie wolno nigdy zrezygnować z szukania, gdyż dobrze wiemy, kto szuka, ten znajduje. Jeżeli Królestwo Niebieskie jest drogocennym skarbem, piękną perłą, najwyższym dobrem, wartością i radością, to powinniśmy się tymi darami dzielić. Dzielić z drugimi. Dobro bowiem z natury swej udziela się innym, a radość promieniuje, daje się innym. Jak to czynić? Mówić innym o Bogu i Jego Królestwie, a przede wszystkim pokazać to Królestwo Boże w naszym życiu. Prawdziwych pereł nie trzeba reklamować. Wystarczy je pokazać. I nasze przyziemne, niewiarygodne niedowiarstwo sprowadziło na nas nieraz i sprowadza na nas nieraz mocną ślepotę. Nie uznawaliśmy istnienia ogromnego drzewa, dopóki nie spróbowaliśmy jego owoców. Aby uwierzyć w Królestwo Boże, musieliśmy je najpierw zobaczyć w człowieku. Takim skarbem ukrytym w roli, taką piękną perłą jest zawsze msza święta. Pod słowami i gestami ludzkimi, ziemskimi kryje się skarb i piękno Królestwa. Sam Chrystus, ofiarujący się Ojcu za nas i Jego dobra nowina. I całe piękno mszy świętej jest wewnątrz. To moc i siła. Msza święta i dzisiaj, w której uczestniczymy w ten dzisiejszy środowy poranek, obdarza nas tą mocą, wlewa w nasze serca to wszystko, że ta msza święta jest skarbem pięknem, jest tą perłą, daje nam moc, byśmy mogli naszym życiem pokazywać wielkie sprawy Królestwa Bożego. A zatem, siostry i bracia, gdy gromadzimy się w ten dzisiejszy tutaj poranek, gdy słyszymy tą piękną przypowieść o skarbie i perle, niech to spotkanie z Jezusem tutaj, na tym wzgórzu miłosierdzia Bożego, będzie dla nas nadzieją, pomocą w dobrym przeżyciu dnia dzisiejszego i całego tygodnia. Amen. Opowieść o skarbie często staje się tematem baśni, książek, filmów. Dorośli wierzą, że skarby istnieją, ale jeszcze chętniej wierzą w to dzieci. Być może w dzieciństwie mieliśmy takie doświadczenie gromadzenia naszych małych skarbów. Własna szkatułka ukryta przed rodzeństwem, a w niej prawdziwe skarby, na które oczywiście dorośli patrzyli w inny sposób, dużo realniej oceniając ich prawdziwą wartość. Jako dzieci przecenialiśmy to, co nie miało tak wielkiej wartości. To były nasze małe skarby. Problem dzisiejszego człowieka polega na tym, że wciąż nie ma właściwego stosunku do skarbów, które gromadzi.
dorastając z tych małych szkatułek, nasze miejsce gromadzenia skarbów zmienia się w nasze konto bankowe, w ziemię, którą kupujemy, dom, który budujemy, pozycję w pracy, którą zajmujemy. I wciąż możemy mieć poczucie, że to mój skarb. Dzisiejsza kultura nie ułatwia życia poszukiwaczom prawdziwych skarbów. Często zniechęca współczesnego człowieka do szukania jakichkolwiek wartości, mówiąc, że takie nie istnieją, że wszystko jest relatywne, że prawdziwa miara wielkości to miara konta bankowego albo pozycji społecznej. Owocem jest tego, że ludzie przestają wierzyć, że skarb można odnaleźć, albo przeszacowują te dobra, które posiadają i nie szukają już innych skarbów. Drodzy siostry i bracia, dzisiejsza Ewangelia mówi nam ewangeliczną prawdę o skarbie. Mówi, że taki skarb istnieje. Ten skarb, to pierwsza część dzisiejszej Ewangelii, jest ukryty. Zarówno rolnik, który być może orząc ten skarb odkrył, jak i kupiec poszukujący tej drogocennej perły, to ludzie, którzy zadali sobie trud, aby szukać to, co wydawało się im wartościowe i piękne. Dzisiaj w kulturze relatywizmu, nudy, w kulturze, w której wielu młodych ludzi przestaje wierzyć, że marzenia mogą się urzeczywistnić, chcemy na nowo przypatrzeć się w tej Bożej ofercie. Chcemy na nowo poczuć to przynaglenie do tego, aby szukać jeszcze większych wartości. Nasze ludzkie serce zostało tak skonstruowane, że nic, co jest mniejsze od Boga, nie może tego serca zapełnić. Ale nasza kultura konsumpcjonizmu, nasze często powierzchowne, pośpieszne życie może skłonić nas do tego, że przestajemy ten niepokój odczuwać i szukać większych wartości. Dzisiejsza Ewangelia jest zachętą do tego, abyśmy szukali więcej. W innym miejscu Ewangelii jest takie bardzo piękne zdanie, ale tu jest coś więcej. Nasza droga przez ziemski padł jest po to, abyśmy wciąż szukali czegoś więcej, abyśmy nie zadowalali się tym, co jedynie ziemskie, co przemijające. I w ten sposób dochodzimy do tego doświadczenia, które przeżył pewien człowiek i pewien kupiec. Dzisiaj, mówiąc o tym, co jest największym skarbem, Jezus nie pozostawia nam wątpliwości. Mówi, jest nim Królestwo Boże. Czym jest Królestwo Boże? To nie tylko obecność Boga, ale Królestwo Boże polega na tym, że to wszystko, co najpiękniejsze, najbardziej kochające, wszechmocne w Bogu, Bóg zaczyna się tym dzielić z człowiekiem. Bóg w sobie zawsze jest najszczęśliwszy, zawsze jest tym, który wszystko posiada, jest w sobie najpiękniejszy. Ale kiedy Bóg stworzył człowieka, kiedy przysłał na świat swego Syna, który stał się jednym z nas i wprowadził nas w doświadczenie dzieciństwa Bożego, skarby naszego Ojca Niebieskiego stały się do dyspozycji człowieka. Jedna z mistyczek, mówiąc o mszy świętej, o komunii świętej, porównała to właśnie do sytuacji, w której król otwiera swój skarbiec i każdy wierny może przyjść i zabrać z niego to, co najcenniejsze. Możemy sobie wyobrazić, co by było, gdyby nagle tak stało się na Wawelu. Najcenniejsze klejnoty koronne, dobra naszej ojczyzny są do rozdania wiernym. Ilu wtedy udałoby się na Wawel, ilu wtedy szukałoby skarbca z tym większym przynagleniem.
I mistyczka mówi, każda Eucharystia, każda komunia to jest właśnie ten moment, kiedy nasz Król dzieli się z nami największymi dobrami. Komunia święta i sakramenty święte to największe skarby, które Bóg zostawił nam na ziemi. Często porównujemy je z doświadczeniami mistycznymi, chociażby świętej siostry Faustyny, czy innymi łaskami nadzwyczajnymi. Jezus wielokrotnie wobec wielu świętych zaświadczał, że te łaski nie są czymś więcej niż dar sakramentu. Każda komunia święta to sposób, poprzez który Bóg rzeczywiście przytula nas do swego serca. Często problemem naszej religijności jest to, że nie doszacowujemy darów, które Bóg dla nas przygotował. Bóg o tym wie i dlatego uczy nas doszacowywania darów właśnie na Eucharystii, która jest dziękczynieniem. Kiedy zaczynamy zastanawiać się, co Bóg mi podarował i w konsekwencji dziękować Mu za to, zaczynamy uświadamiać sobie, jak wielkich darów jesteśmy dziedzicami, że mamy przystęp rzeczywiście do życia, które się nie kończy, życia, które jest największym bogactwem, życia samego Boga. W dzisiejszej Ewangelii odkrywamy, że aby nabyć skarb czy zdobyć perłę, musimy dokonać pewnych radykalnych wyborów. Człowiek, który odkrył skarb, aby kupić siebie, na którym ten skarb się znajdował, musiał sprzedać wszystko. Podobnie kupiec sprzedał wszystko, co miał, aby kupić perłę. W życiu ewangelicznym nie da się zachowywać czasami tak jak dziecko, które przychodzi po loda, trzyma pieniążka w dłoni, bierze loda od sprzedawczyni i dziwi się, że trzeba dać pieniążek. Chciałbym mieć i pieniążek, i lod. Tam, gdzie Bóg zaprasza nas do tego, aby kosztować Jego największych darów, warto, abyśmy rezygnowali z mniejszych pragnień na rzecz większych. Abyśmy byli gotowi nie do tego, by sprzedawać domy. Ci, którzy w trudzie je budują, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo swojej rodzinie, mogą liczyć na Boże błogosławieństwo także w tym gromadzeniu skarbów tego świata. Ale zdarzali się ludzie, jak święty Antoni, którzy słuchając te Ewangelie, rzeczywiście sprzedawali wszystko, co mieli. Część jedynie przekazał ten święty swojej siostrze i rozpoczynali życie drogą ewangelicznego ubóstwa w sposób niezwykle radykalny. Bóg chce się z nami zamieniać. Bóg chce zawsze dawać nam więcej, niż my Mu oddajemy. Ale żeby doświadczyć tego obdarowania, godźmy się na to, aby stopniowo wypuszczać z ręki to, co często tak zazdroście ściskamy. Jeden z królów, bardzo majętny, bogaty, po śmierci kazał pochować się z ręką wystającą z trumny, na której nie było ani pierścienia, ani monety, była ona otwarta. Na pytanie, dlaczego tak ma być, odpowiedział, aby moi poddani widzieli, że nic z tego świata nie zabieram w swojej dłoni na tamtą stronę. Ale to, co gromadzimy na tym świecie, żyjąc ewangelicznie, każda miłość, którą dajemy innym, poświęcenie, ofiara, to dobro, które wpływa na nasze konto wieczne i tam nigdy nie będzie bankructwa. Bóg sprawi, że to dobro przetrwa każdą próbę, nawet godzinę naszej śmierci. Myśląc jeszcze o dzisiejszej Ewangelii, pozwólcie na koniec na jedną myśl, która związana jest z życiem świętego Józefa, którego w sposób szczególny przyzywamy w środę, w czasie dzisiejszej Eucharystii. Dla niego z pewnością skarbem i perłą, którą odnalazł, była nie tylko życie łaski, ale także Maryja. To on jako młodzieniec wybrał ją spośród innych, a potem przez całe swe życie tak wiernie przy niej trwał. Bóg chce nam dawać największe skarby, dzielić się z nami najwspanialszymi dobrami, ale często chce dawać nam je właśnie przez ręce Maryi. W
Wkrótce rozpoczniemy miesiąc sierpień. Wielu właśnie w tym miesiącu będzie pielgrzymowało także pieszo do sanktuariów maryjnych. Wielu na ten miesiąc zaplanowało intensywniejszą modlitwę maryjną, chociażby poprzez różaniec. Chciejmy dzisiaj ucieszyć się z tego, że Matka Miłosierdzia jest tak blisko nas, że ona najpiękniej rozpoznała, jak wiele uczynił jej Bóg, kiedy śpiewała Magnifikat. I dzisiaj niczym niezwykła przewodniczka będzie wskazywała nam drogę do prawdziwych skarbów w sercu Boga. Kierujmy się jej obecnością, jej pomocą. I na koniec, perła to nie tylko przedmiot, który ma wielką wartość, ale także cieszy się pięknem. Dzisiaj Bóg chce nas zachwycić swoją propozycją. Chce, abyśmy nie tylko nie zniechęceni, ale pełni radości z odnalezionego piękna uczestniczyli w tej Eucharystii. Jeden z wielkich myślicieli chrześcijańskich mówił, że chrześcijaństwo dzisiaj rozbłyśnie w świecie siłą piękna. Nasz Jezus, ten miłosierny z obrazu, nie jest jedynie Jezusem skutecznym, ale jest Jezusem także pięknym. Chciejmy na nowo zachwycić się pięknem Jezusa, który mówi dzisiaj o nas, że jesteśmy Jego przyjaciółmi. Chciejmy na nowo zachwycić się pięknem naszego miłosiernego Ojca. Chciejmy na nowo zachwycić się pięknem chrześcijańskiej wspólnoty. Chciejmy na nowo zachwycić się pięknem życia łaski, które przypomina nam o największych wartościach. Piękne jest życie chrześcijan na tym świecie. I niech to piękno rodzi w nas zachwyt i wdzięczność. Amen. W dzisiejszym fragmencie Księgi Jeremiasza, zresztą szczególnej księgi, a Jeremiasz to wyjątkowa postać, bardzo tragiczna, ale równocześnie pokazująca wierność Bogu w tak trudnych momentach. Z jednej strony najazd Babilończyków, który skończy się zburzeniem Jerozolimy i niezrozumienie Jeremiasza przez jego rodaków. Ale trudno mówić tu o biografii Jeremiasza. Chciałem zwrócić uwagę na jedno zdanie, które wybrzmiało w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Jeremiasz, jak słyszeliśmy, modli się, a w czasie tej modlitwy mówi między innymi takie słowa. Dlaczego mój ból nie ma granic, a moja rana jest nieuleczalna, niemożliwa do uzdrowienia? Czy będziesz więc dla mnie jakby zwodniczym strumieniem, zwodniczą wodą? Tak się modli Jeremiasz. Dlaczego mój ból nie ma granic? Czy będziesz dla mnie zwodniczą wodą? Ktoś by powiedział, że w ten sposób obraża Boga. Ale Jeremiasz pokazuje jedno, co niezwykle istotne, jeżeli chodzi o naszą modlitwę. Tą szczerość w stawaniu przed Bogiem. Bo przecież, kiedy przychodzimy na modlitwę, przychodzimy z tym, co nosimy w swoim sercu. I czasem to ludzkie, że nie ma w nas jeszcze pełnej akceptacji woli Bożej, trudno nam zaufać. Może i z naszych ust czasem chce się wyrwać to przerażające w treści wołanie Jeremiasza. Biada mi, Matko moja, że mnie urodziłaś, męża skargi, niezgody dla całego kraju. Niejako ma żal w ogóle za swoje życie. Ale Bóg mu obiecuje, że przy nim będzie. Jeremiasz musi dorastać dopiero do zaufania. Dzisiaj usłyszeliśmy Ewangelię o skarbie. I można i o perle, i można spojrzeć na tą Ewangelię również w świetle tego skarbu, który posiadamy. A tym skarbem jest właśnie modlitwa. Mówiliśmy dużo o niej w czasie ostatniej niedzieli, kiedy Ewangelia była właśnie o modlitwie. Ale modlitwa, tak jak wspomniałem, to stawanie przed Bogiem z tym, co w naszym sercu.
Czasem człowiek myśli, że na modlitwie musi być taki poukładany, mówić piękne słowa, ale wtedy jest takie rozdwojenie. Z jednej strony to, co w sercu, a z drugiej strony to, co mówią usta. A przecież przychodzimy do Boga czasem zwyczajnie, by się wyżalić, czasem by się wypłakać. I to jest naturalne. Jeremiasz dzisiaj tego nas również uczy. Jemu jest trudno przyjąć to, co się dzieje. Z jednej strony boi się o swoje państwo, o swoje miasto, o Jerozolimę, a z drugiej strony jest nieakceptowany za swój głos jako proroka przez swoich bliskich, przez rodaków. Więc jest mu niezwykle trudno. Będzie posądzony nawet o zdradę, będzie odrzucony, a w tym wszystkim chce być wierny Bogu, więc przytłacza go to wszystko. I może czasem i nam się tak wydaje, że to życie nas tak przytłacza, że nam się nie chce żyć, że i nam chce się powiedzieć te słowa: biada mi, matko moja, że mnie urodziłaś. Ale wtedy, gdy to wypowiemy nawet przed Bogiem, Bóg może nas uzdrawiać z tej niemocy. Ale ważne, by do Niego przychodzić i to Mu powierzać. Czasem w takiej prostocie serca stawać przed Bogiem, a kiedy trudno nawet ustami wyrazić to, co w naszym sercu, powiedzieć jedno zdanie: Jezu, oddaję Ci to, co w tym sercu jest. Mój ból, moją niezgodę na Twoją wolę, to, co dla mnie takie trudne. Kiedyś przeczytałem takie opowiadanie, nie wiem, czy prawdziwe, czy jest to tylko jakaś przypowieść, która ma ukazać pewną prawdę, ale nieistotne, bo pokazuje coś, co jest bardzo ważnego w naszym życiu, związane właśnie z tą szczerością na modlitwie. Czytamy w tym opowiadaniu takie słowa. Dziewczynka około 6 lat codziennie przychodziła do kościoła, gdzie był wystawiony Najświętszy Sakrament. Siadała zawsze w ławce na kilka godzin. Uśmiechała się wtedy, gestykulowała, jej oczy wpatrzone w jedno miejsce. Zaniepokojony ksiądz nie wytrzymał w końcu i zapytał się, kim jest i dlaczego tyle czasu tutaj sama siedzi bez rodziców. A ona na to: sama? Jak to? Przecież rozmawiamy sobie, odpowiedziała. Teraz tak, ale jak mnie nie ma, to wtedy często siedzisz tu sama. Czy coś się stało w domu? Nie mówię o księdzu, ale o nim. O kim? Jak to? O Jezusie tam. I wskazała palcem na monstrancję. Nie rozmawiacie sobie? Zapytała księdza. A on: widzisz Jezusa tutaj? Oczywiście, a ksiądz nie widzi. Zapadła głucha cisza na kilka minut. Dziewczynka lekko zdziwiona mówi: nie rozmawiacie razem? Modlę się dużo, jestem w końcu księdzem. Aha, a ja nie umiem zapamiętać tych modlitw, więc rozmawiamy sobie. To dobrze? Dobrze, to może ja już sobie pójdę. Nie będę wam przeszkadzał. Do zobaczenia. Ksiądz odszedł kilkanaście metrów, a dziewczynka krzyczy do niego. Jezus mówi, że ksiądz nam nie przeszkadza i że bardzo kocha księdza, bardzo. Ksiądz stanął i usiadł nagle w ławce, zakrywając twarz rękami. Dziewczynka podbiegła, kłóca i cicho szepcze: dlaczego ksiądz płacze? Co robicie? Pyta ksiądz. Rozmawiam sobie z Jezusem. W takiej ciszy, w takim byciu, w takim zaufaniu. I sądzę, że kiedy dzisiaj czytamy przypowieść o perle, o skarbie, warto sobie jakby na nowo docenić ten czas modlitwy, że to jest nasz czas, to jest ten nasz skarb, który mamy, czas, który nigdy nie będzie stracony, a ważne, by do Jezusa przychodzić z tą szczerością, z jaką do Boga przychodził Jeremiasz. Dziękujmy więc Jezusowi za Jego wielką miłość, za to, że chce, byśmy z Nim dzielili się tym, co w naszym życiu ważne.
Drodzy bracia kapłani, wielebne siostry zakonne, umiłowani w Panu czciciele Bożego Miłosierdzia, rabuni, nauczycielu. Takie słowa padły kilka dni temu w Ewangelii, gdy wspominaliśmy 22 Świętą Marię Magdalenę, gdy był czytany opis spotkania Jezusa zmartwychwstałego Marią Magdaleną. Myślała, że to ogrodnik, ale nie. Gdy usłyszała słowo Mario, odwróciwszy się, mówi: rabuni, nauczycielu. Chrystus, najwspanialszy, najwartościowszy nauczyciel wszechczasów. Ani przed Jezusem było wielu filozofów w Grecji, w Rzymie, w innych rejonach świata, ale przed Jezusem i po Nim nie ma wartościowszego nad Chrystusa Pana. On nauczał prosto, zwyczajnie, mając ludzką naturę, znając tę ludzką naturę, znając pojemność umysłów ludzkich. Sam był człowiekiem i wiedział, jak do ludzi przemawiać, do swoich rodaków, do Żydów, jak im mówić. Pan Jezus wiedział, że najbardziej może przybliżyć im prawdę o czymś, o czym pojęcia wielkiego nie mieli. Słyszeli to, pragnęli tego, pragnęli królestwa, ale pragnęli królestwa ziemskiego, o potęgi, bogactwa, prymatu w świecie może, o. A Jezus tymczasem mówił o królestwie, ale nie ziemskim, nie o monarchiach, nie o królestwach, o królestwie niebieskim, Bożym Królestwie. Ciężko im było zrozumieć. Niektórzy, wysłuchawszy wiele razy Jego nauk, prawie że nic nie pojęli. Nawet apostołowie mieli problem. Panie, wytłumacz nam, nauczycielu Jezu, wytłumacz nam, nie rozumiemy. Nie rozumiecie. No to Jezus, będąc pełen miłosierdzia, łaskawości, o sercu przedobrym, swoim uczniom, apostołom tłumaczył, tak wykładał, tak, żeby zrozumieli, wyjaśniał. Rozumiecie teraz? Ano, rozumiemy. Dzisiaj Jezus przy powieściach Jezus nauczał. Przypowieść, tak można by ją zdefiniować, jest to opowiadanie Jezusa Chrystusa zaczerpnięte z codziennego życia. Rolnik roli. O, rybacy łowią, siewca sieje, niewiasta wkłada zaczyn w jakąś miarę mąki, ona rozrasta się i z tego piękne chleby czyni. To rozumieli, ale na podstawie tych właśnie opowiadań Jezus chce tłumaczyć prawdy związane z Królestwem Niebieskim, że ono jest, że jest czymś bezcennym, wartościowym, że o tym Królestwie trzeba myśleć, o nie się modlić, bo jesteśmy zanurzeni od Chrystusa i Chrztu Świętego w tym Królestwie Niebieskim. Tylko w ciągu życia rozpoznajemy, czym ono jest, jaką ma wartość, jak go zdobyć. Jezus nas poucza. Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu. Znalazł ten skarb, ale to nie hosztapler zmarł. Bo jakby hosztaplerem był, to by skarb wyjął i pochwaliłby się, czy nie, ale by go trzymał i nie wiadomo, co by zrobił. W sposób uczciwy to zrobię. Wszystko sprzedał, co miał i kupił rolę, w której ten skarb. A wraz z tą rolą prawo do skarbu.
Drugi szukał bezcennej perły, no znalazł. Nie zdobywał jakimś zły sposób, perfazet nefaz, jak się to mówi, tylko legalnie. Mam coś, upłynnie to, sprzedam to, zobaczę, wystarczyło. Kupił tę cenną perłę. To królestwo jest bezcenne. Drodzy, mamy tylu świętych. W gronie tych świętych są kapłani, siostry zakonne, biskupi, papieże. W gronie tych świętych są przede wszystkim męczennicy, którzy przecież życie jest wielką wartością, największą wartością, jaką Bóg obdarza człowieka. Ale to niektórzy mówią nie. I raz i reinkarnacji nie będzie. Żyję 30-40 lat, ale jak trzeba, oddam to życie, bo wcześniej czy później tak muszę odejść z tej ziemi. Nie będę żałował przelanej krwi, bo tam, po tym ziemskim życiu jest królestwo, jest niebo. Jest taka wartość, że warto oddać życie. Ale jeśli już nie męczeństwo, to przecież wielu mamy misjonarzy, kapłanów, którzy idą na misję, opuszczają rodziców, rodzeństwo, ma brata, siostrę, babcię, dziadek, młody kapłan, 5-6-letni kapłan, mający 30 lat, jedzie daleko gdzieś do południowej Ameryki, no któryś tam do Tanzanii czy w innych jakich rejonach, ażeby głosić Ewangelię o Chrystusie, żeby swoim prostym kapłańskim życiem, tą pracą fizyczną, tym zatroskaniem, tym zabieganiem, żeby może tam, gdzie potrzeba studnię głębinową, bo tam jest problem z wodą, jakąś szkołę otworzyć, pouczyć tych dzieci alfabetu, czytania. Dlaczego to robią? Dla Królestwa Niebieskiego. Chcą go zdobyć właśnie przez ten styl życia, przez ten wybór. Czy myślicie, tu mamy trzech kapłanów, czy z księdzem rektorem pośrodku. Dlaczego wybrali kapłaństwo? Dla Chrystusowego Królestwa. Nie dlatego, że bali się małżeństwa, że to nie doceniali rodziny. Nie. Nie dlatego, że nie potrafiliby to czegoś, co innego czynić. Potrafiliby i pięknie by czynili. Wywiązaliby się ze swoich zadań, może nawet lepiej niż normalnie ludzie cywilni. Oddalili to, bo jednak Chrystus ich powoływał. Jak Piotra, Jana, Jakuba, pójdź za mną. Opuścisz to, ale będziesz miał coś innego. Radość, spokój, radość z tego, że poświęcasz się ludziom, że ich nauczasz, że ich spowiadasz, że ich rozgrzeszasz, że ich namaszczasz, że ich chrzcisz, przygotowujesz do bierzmowania, że będziesz błogosławił małżeństwa, odprowadzał na miejsce spoczynku. Te prace będą twoim apostolstwem. A przede wszystkim będziesz mówił, sprawował najświętszą ofiarę ludziom Boga, do serca podawał. Dla Królestwa Bożego. Ono jest, ma niesamowicie wielką wartość. Ale cóż, najpierw, kochani, trzeba uwierzyć, że warto Boga kochać. Że warto postawić Jego jako największą wartość. Nie na próżno Jezus powiedział, tam gdzie skarb Twój, tam jest serce Twoje. Ubi thesaurus tuus, ibi est cortum. Gdzie skarb Twój, tam jest serce Twoje. Dobrze byłoby zapytać, przy czym jest moje serce? Przy rodzinie. Wielka wartość rodziny. Ktoś ma skarb po piłkę nożną kocha. Wielu takich małych 10-12 latków, jak miałem okazję na takim Orliku jednym w Zakrzowie widzieć, jak to pięknie gonią. Wielu myśli,
o tym, żeby być lepszym albo dorównać Lewandowskiemu. Oczywiście Barcelonie grający. To może dla niego skarb, ale żeby niech będzie, ale nie jedyny i nie najważniejszy, żeby ten dążność do bycia wielkim w sporcie, w polityce, w ekonomii, niech nie będzie to na pierwszym miejscu, tylko na dalszych miejscach. A na pierwszym miejscu zdecydowanie, kochani, módlmy się. Ja się o to modlę, bo też kocham sport i piłkę nożną i wiele bym chciał nieraz coś oglądać, jak mam warunki, ale nie mogę absolutnie postawić to wyżej od mszy świętej, od spowiadania, od brewiarza, od różańca. Nie. To muszę podporządkować. Ta umiejętność wyboru czegoś najpiękniejszego, najważniejszego, niech dominuje w waszych sercach. Tego wam życzę. I o to się modlę dla was, ale modlę się też dla siebie. Nie może ksiądz być zachłanny. O, za siebie tylko, a o ludziach nie. Nie, najpierw ludzie, wy, a potem na końcu ja. Jest Królestwo Niebieskie. Jest i warto, żebyśmy odziedziczyli to Królestwo przez życie proste, przez zmaganie się w tych realiach życia, w perspektywie tej świadomości, że tam po sąsiedzku giną ludzie. Wczoraj na pewno zginęło parę, czy może kilkanaście, dzisiaj i jutro zginą. My tu jeszcze żyjemy w spokoju. To dar też dni spokojnych. Wykorzystujmy wszyscy, wszystko, co możemy wykorzystać, żeby to Królestwo Boże, o którym Chrystus mówił, w 33 przypowieści, zapamiętajcie, 3 i 3. Jezus też żył 33 lata. Tyle przypowieści. Jedno z nich dzisiaj przeczytaliśmy. Uczciwą drogą zdobył rolnik, uczciwą drogą ten skarb, tę perłę zdobył kupiec szukający. I my to drogą uczciwości, pracowitości, serdeczności, umiejętności przebaczenia, miłosiernym sercem zdobywajmy dzień po dniu to Królestwo. Wystarczy na dziś tyle. Amen.